Tam, dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest Lato z Rokiem. Czy mamy lato za oknem, proszę państwa? Wygląda na to, że tak. Znaczy ja mam za oknem dwa kominy, ten zakładu energetyki wrocławskiej, ale poza tym jest git. Tak, jak tam, humory? Wszyscy dobrze spali? Mam nadzieję, że tak. Śniadanka były, mam nadzieję, śniadanie o poranku to jest bardzo ważna rzecz. Gdyby ktoś zapomniał, ja dzisiaj zjadłem chleb z kanapkę z chlebem zjadłem dzisiaj na śniadanie, była pyszna. I z musztardą. A jak? O kurczę, jaki krótki kawałek muzyczny. Nie, tak nie może być. Coś musimy tutaj zrobić fajnego. Proszę bardzo. Witam bardzo serdecznie widzów na YouTubie, pozdrawiam was, ci, którzy wstają o 5.30, słowa uznania. Niektórzy oczywiście pracują w wakacje, nie wszyscy mają tak fajnie, że chodzą do szkoły i mają luz. Ale, skoro to są wakacje, lato jest z rokiem, to wypadałoby opowiedzieć, jak ja spędzałem wakacje. Moi drodzy, wakacje większość czasu zastanawiałem się, kiedy ja wrócę do szkoły, jak byłem młodym człowiekiem. Bo tak lubiłem w szkole, a wiecie czemu? To oczywiście moje historie będą powtarzalne, jako że lato z rokiem jest dosyć długie, a tyle swoich historii już opowiedziałem w przyszłości, że wiele nie pozostało. Więc ja byłem bardzo... Bardzo tęskniłem za szkołą, bo tam mogłem się spotykać z kumplami, natomiast wakacje spędzałem gdzieś na budowach, bo bardzo dużo czasu pracowałem. No co wy mnie tutaj męczycie? Jakie desynchro? Wszystko jest dobrze. Najwyżej potem poprawię. No zawsze jest malutka desynchronizacja, dlatego że mikrofon jest nagrywany osobno i kamera jest nagrywana osobno niestety i nie potrafię tego dopasować. Do 1/100 sekundy to robię. Czy tam do 1/10 i gdzieś taki mały poślizg jest. Co ciekawe, jak mówię prosto do mikrofonu, jest w miarę okej, ale jak się obrócę, to jest trochę inaczej. I jestem czasami zagubiony. No, to już strasznie jakieś takie krótkie kawałki. Czyżby Mendelssohn miał zagrać? Miałem wam mówić, co puszczę. Kto się żeni? Teraz? Nie, no tego to nie będziemy dawali. Z całą sympatią do pana Mendelssohna, naprawdę. No cóż, jeżeli ktoś zmierza po ślubnym kobiercu w najbliższym czasie, to życzę wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, a tymczasem wystarczy. No właśnie, to przy okazji romantyczny kawałek będzie lecił. Nie, leciał, no nie wiem, ktoś się żeni. Ja mam tylu widzów, że na pewno ktoś się żeni gdzieś tam kiedyś, nie? No, słuchajcie, poprosiłem was o zdjęcia z wakacji, prawda? Prawda? I dostałem to, co chciałem. Dostałem trochę zdjęć z wakacji i sobie pogadamy o waszych zdjęciach z wakacji, a czemu by nie? Gdzie tu ten Adam te zdjęcia z wakacji dał? To jest zawsze problem. Zaraz. Niech to ja wyczytam. Gdzie tutaj może być to, czego ja potrzebuję? W moim najulubieńszym katalogu. No, włączmy sobie coś takiego. A tutaj zdjęcie od Floriana. Jak to powiększyć, żeby to miało... Jak to się zrobi, tak? Tak jest, chłopaki, jakie szczęśliwe. Wakacje się zaczęły, jej! Okej. Jak się przełączyć na następne? A to zdjęcie z Rojem. Ktoś sobie zrobił? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przypuszczam, że to... A to zaraz, gdzie to było? Nie pamiętam, czytałem te wszystkie maile, które mi nadsyłacie. Ale nie do końca pamiętam. No ktoś tutaj na iglicy założył rower, to bardzo jest interesujące. Bardzo jest to interesujące i ciekawe do obejrzenia. Ej, a to wakacje z tych studentów. We Wrocławiu. To jest Wyspa Słodowa. Właśnie przeczytałem w mailu, że to są studenci na wyspie i nie mogłem za bardzo skojarzyć, ale przecież to jest Wrocław. Takie tam rzeczy. Co dalej? O, to historia.
czekajcie, niech ja to trochę zminimalizuję i sobie doczytam. O, to jest od Pawła Majowskiego. Paweł Majowski był z dziewczyną, skakał z dziewczyną na bungee. Jestem pod wrażeniem odwagi, ja bym nie dał rady. Zatem, no, moje pozdrowienia. Nieźle, nieźle. Rozumiem, że to jest winda i to jeszcze nie jest ostateczne. Łooo, tu się zdecydowali na skok. Z drżącymi nogami. Na banjo, nie na banjo. Na banjo się wygrywa melodię. Proszę bardzo. Jacy zadowoleni na górze, ja to bym miał zupełnie nieciekawą minę. O, polecieli. Chryste, panie. Rozbić się tam na asfalcie, słaba sprawa. A to też ktoś podesłał. Motocyklowe zdjęcie z wakacji. No, kolega ma ambicje, widzę. Tak, trzeba mieć ambicje. Ambicje to ważna rzecz. A tu ktoś z rojem. A to tutaj, tak, zaraz, niech ja zobaczę. Kto jeszcze, żebym... Tak, to od Wojtka. Wojtek jest tu po prawej. Wojtek jest tu po... też z rojem na paintballu. Super. Kto się tutaj klika? No to tyle by było, jeżeli chodzi o wasze zdjęcia. Znowu mi się melodia skończyła. Gdzieś tu na początku miałem jakiś taki fajny kawałek, który mówiliście, że jest super, super fajny. No chyba nie ten. Ale niech będzie. Aha, zniknąłem wam. Już jestem. No proszę państwa. Oj. Tak, wakacje. Wakacje za oknem. Dobra, czekam, moi drodzy. No właśnie, wiecie co? Zróbmy takie coś. Założymy sobie Skype'a. Nowego, miałem w zeszłym roku. I będziemy sobie mogli pogadać. Jak ktoś będzie miał ochotę dzwonić, to niech dzwoni. Zobaczymy. Teraz. Halo? Hej, no wydaje mi się, że już udało mi się naprawić. Trochę cię potraktowałem jako ten, jako do eksperymentów. Spoko. Ale już się zamieniam w such. No to u ciebie wszystko w porządku, tak? No jak najbardziej. Z tego co wiem, to wakacje chyba nie planujesz, nie? Znaczy chciałbym gdzieś pojechać, szczerze mówiąc. Gdyby się tak zastanowić, to teraz chciałbym gdzieś... Ja jestem strasznie mało twórczy, jeżeli chodzi o robienie niespodzianki mojej rodzinie. Ale chciałbym gdzieś ten znienacka ich zabrać, tylko że jak już, tak ja mam tak, że jak zabieram gdzieś znienacka moją rodzinę, to najpierw muszę się umówić z widzami, żeby wiedzieli, że mnie nie ma i ciężko to ukryć przed rodziną. Ale jeszcze tak cały czas myślę sobie, że fajnie byłoby pojechać, a czy się uda, to nie wiem, zobaczymy. To co, twoja żona cały czas sprawdza Twitcha? Czy coś tam? Facebooka? Nie, wiesz co, nie, ale jakoś zawsze pokątnymi drogami do niej docierają te wiadomości. Facebooka sprawdza, to prawda. No to wiesz, pierw wyjedź, a potem daj znać. Tak najlepiej. Widzowie mi piszą, żebym z nienacka do lasu zabrał. Żeby kleszcza dostała, nie? No ja chyba będę się bronił przed kleszczami, bo mam zamiar jechać do Pobierowa teraz z dziewczyną. Aha. No, to zobaczymy jak będzie. Pierwsze wakacje od 10 lat, odkąd jestem sportowcem. O kurde, a co robisz? Ja taniec towarzyski we Wrocławiu. We Wrocławiu, kurczę, tak. Chodziłem kiedyś na taniec towarzyski, ale jakoś ten, jakoś nie wciągnęło mnie to tak bardzo, że ze mnie słaby tancerz. A powiedz mi, od 10 lat ćwiczysz, czyli krótko mówiąc, zacząłeś uprawianie tego sportu jeszcze za długo przed... Ja tańczę ponad 8 lat, ale tak 10 lat temu ostatni raz byłem chyba na wakacjach, potem... Ja w ogóle w życiu bardzo aktywny byłem, wiesz, gdzieś tam pływałem, biegałem, koszykówka i te sprawy. A tak zostałem tak przy tańcu chyba najdłużej, wiesz? Aha, rozumiem. A powiedz mi, bo kiedy ty zacząłeś uprawiać tą dyscyplinę sportu, to jeszcze nie był taniec taki popularny, nie? To jeszcze nie był czas tych programów takich, które... Właśnie to było takie boom, bo mój trener właśnie był w Tańcu z Gwiazdami, nie? Potem aha, to już tak dawno? No, kurde, no to miał... Ja czasami zapominam, jaki ja stary jestem, no dobra. Oj, tam stary. Jeszcze aha, młody duchem. No to pewnie, to ciałem też, ale nie wdawajmy się w szczegóły. Oj, dobrze wyglądasz teraz. Dziękuję ci bardzo. Czyli mówisz, że to był ten czas tego boomu, tak?
No w sumie tak, ale wiesz co, tak jakoś nie oglądałem tego, więc tak na mnie to nie wpłynęło. Właściwie koleżanki mnie zabrały. A dobrze mieć takie koleżanki, co na tańce biorą. Koleżanki się wykruszyły, a ja zostałem, nie? Rozumiem. A jakby twoja dziewczyna, czyli ta, z którą jedziesz do Pobierowa, to jest twoja partnerka do tańca, czy to są zupełnie osobne sprawy? Dokładnie tak i mieszka obok ciebie. O kurde, no. A to się często tak zdarza, Nie boicie się łączyć życia prywatnego i takiego profesjonalnego? Znaczy, powiem ci, że większość sobie radzi. Ja mam tendencję do tego, że jestem ze wszystkimi swoimi partnerkami, właściwie dwoma. O kurde. Opowiadaj dalej, zapowiada się interesująco. No cóż, no ciężko bywa czasami. Wiesz, przebywasz z osobą cały czas 24 godziny, praktycznie 7 dni w tygodniu, także wiesz. Ale nie narzekam. Nie no, ja sobie zdaję sprawę, że jakby akurat taniec jest taką dyscypliną wymagającą jakby wkładania wielu emocji. Jeżeli te emocje się wkłada razem z partnerką, to tam zawsze się jakaś jakby tam relacja musi wytworzyć. No ale dobra, to nie będę cię męczył, zwłaszcza, że masz te dwie partnerki. To nie wchodźmy na niezbadany i niebezpieczny temat. No dobra, no to dzięki. Dziękuję ci bardzo. Życzę ci udanych wakacji w Pobierowie za to. Wzajemnie. Bardzo ci też dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Hej, hej. Na razie. Odbierzmy tu. Marcin? Halo, halo, no witam. Witam cię bardzo serdecznie. Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy siedzą właśnie w pracy, tak jak ja. Kurczę. I się nudzą i mają przyjemność oglądać ciebie. To bardzo, bardzo mi miło. No. Zaraz cię zapytam, jaka to praca. Oczywiście bez szczegółów, żebyś się nie zdradził przed szefostwem. To znaczy oni mnie nie pilnują, bo ja robię tak zwany freelancing, czyli siedzę w domu i aktualnie poszukuję osób, które chcą pracować za granicą. Aha, także mam tak dosyć spoko. Aha. A to strasznie, to widzę, że mamy dużo tematów do obgadania, bo to jest bardzo taka, znaczy, po pierwsze praca jest nietypowa, ty jesteś łowcą głów, nie? No, można to tak nazwać. I teraz tak, jak to jest, powiedz mi, ty masz jakiegoś zleceniodawcę, który wyszukuje, który potrzebuje konkretnego pracownika albo konkretnych pracowników, czy masz na przykład kilku zleceniodawców? To znaczy na ten moment mam jedną znajomą, którą poznałem na studiach. I ogólnie praca polega na tym, że wysyłam jakieś zgłoszenia do internetu, czy tam szukam samych osób, które poszukują pracy, robię taką wstępną rekrutację, sprawdzam ich doświadczenie, referencje, dzwonię do ludzi, których tam mieli i też muszę sprawdzić ich znajomość języka niemieckiego, czy na jakim są poziomie, jeżeli ciężko im się wypowiedzieć na jakiś temat, to muszę im zawsze podziękować, nie? Aha, rozumiem. No, powiedz mi tak, bo znaczy, ja ostatnio do mnie napisał jeden z widzów, to będzie taka trochę dłuższa historia, musisz mi ją wybaczyć, ale no, proszę. Napisał do mnie jeden z widzów właśnie, że jego dziewczyna ma wyjazd właśnie to akurat do Wielkiej Brytanii za granicę i strasznie się bali, czy to jest. Bo wiesz, każdy wyjazd zagraniczny do pracy wiąże się z pewnym ryzykiem, nie? Mhm. No ja rozumiem, ludzie zawsze mi jakieś... opowiadają. No właśnie, jestem ciekaw jak to jest u ciebie, czy ludzie często pytają, jakoś próbują sprawdzać, co to za firma, w jaki sposób to robią, jak się upewniają, że to jest legalne i... To jest właśnie tak, że jeżeli dzwonię, to się mnie pytają, jaka jest strona internetowa firmy, no to im muszę podać, pytają się o numer referencyjny, czyli czy jesteśmy zarejestrowani w Urzędzie Pracy, także jeżeli ktoś szuka pracy za granicą i chce robić to przez biuro, no to w pierwsze co to sprawdzajcie, czy agencja pracy jest zarejestrowana, a drugie co nie bierzcie takich osób, które piszą na internecie, czy tam gdzieś tam załatwię wam pracę za granicą i trzeba dać jakieś pieniądze, bo to nigdy nie jest 100% pewne. Aha. A zgłaszają się czasami ludzie, którzy na przykład zostali oszukani, mimo to nadal szukają pracy, bo wiedzą, że to jest jedyna opcja? Tak. Zdarzyły ci się takie opowieści? Ostatnio do mnie pani z Podwrocławia właśnie dzwoniła i... No i mówiła, że takie coś się stało i się mnie pytała, czy do nas trzeba jakieś pieniądze wysłać. Ja mówię, aż skądże. No i jeszcze mam takie jedno pytanko do ciebie, ponieważ teraz, to znaczy ja robię pół na pół, jeszcze rodzice mają własną restaurację i mamy najlepszą golonkę na świecie. Chciałem się ciebie spytać, czy mógłbym ci ją podrzucić? Jest golonkę? Golonkę. Kurczę, wiesz co, ja bym, znaczy absolutnie tak, absolutnie, znaczy nie wiem jak tu można dostarczyć golonkę, ale... To znaczy, ja mieszkam jakieś 40 km od Wrocławia, także... O Jezu, słuchaj, nie chcę cię, oczywiście byłoby mi bardzo miło, znaczy ja od razu mówię, że nie jestem fanem golonki, zwłaszcza, że jestem na diecie. Ale to podzielić się z żoną, z synem, to wiesz, to na pół, na cię, to się te kalorie dzielą zawsze, nie?
Dobrze, no to dobrze. No jeżeli ci to w jakiś sposób sprawi przyjemność, to pewnie. No to na pewno. Przyjemnością. A powiedz mi, to wiesz co, to może zróbmy to inaczej. Napisz mi proszę na tym, na czacie, na Skype'ie, nie? Ty mi lepiej napisz, gdzie jest ta wasza restauracja. To może ja, to może żonie zrobię taką niespodziankę i ją zabiorę do OS. O Jezu, to będzie jeszcze lepsze. No, no by było super. Cały czat mówi, że masz pamiętać o diecie. No właśnie, no widzisz, no właśnie, to sprowadzacie mnie na złą drogę, ale z dużą przyjemnością, jeżeli mi powiesz, jeżeli mi napiszesz... No ja podejrzewam, że przejeżdżałeś często, jeżeli nie było S, jak nie było S8, to przejeżdżałeś na pewno przez Oleśnicę, później Syców i dalej w stronę Kępna na Wieruszów, to przejeżdżałeś przez moją miejscowość i na pewno koło mojego baru, koło rodziców baru. Być może. Ja już się dodałem tutaj do listy na Skype'ie, no, więc możesz śmiało pisać. I gdzieś się tam jakoś umówię. No, bardzo ci dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. A słuchaj, mogę ci jeszcze tak? jedno, wybacz, że przeciągam. To jestem jeszcze bardzo ciekaw, w jakim wieku ludzie dzwonią w poszukiwaniu pracy za granicą. Wiesz co, jeżeli chodzi o przedział wiekowy, to wczoraj miałem najmłodszą osobę, rocznik 9-2, czyli rok młodsza ode mnie. Najstarsza pani miała 62 lata i co ciekawe, ostatnio mi się dużo osób zdarza, którzy mają magistra albo byli po nauczycielstwie. Aha. Jeżeli chodzi o przedział wiekowy, to jest masakryczny prawie. No są to osoby młode, które mają tam, nie wiem, jakiekolwiek doświadczenie właśnie w pracy, w opiece, czy też są to osoby 62-63, które są już przed emeryturą. No aha. I z wykształceniem to jest naprawdę, wykształcenie to jest masakryczne. Od wszystkiego się zaczyna. Aha, bo przypuszczam, że chodzi o opiekę nad osobami starszymi, dobrze kombinuję? Tak, tak. A proszę, jaki jestem dociekliwy. No dobra, dziękuję ci bardzo za rozmowę. No ja to również tobie dziękuję i mam nadzieję, że wpadniesz wkrótce. Z przyjemnością, pozdrawiam zatem. No nawzajem, trzymaj się. Hej. Hej. Cześć Bartek. No cześć. Witam cię serdecznie. No cześć. Ale... Witam serdecznie i zamieniam się w SU. Aż się, szczerze mówiąc, zdziwiłem, że się w ogóle dodzwoniłem, tak. No nie ma tak dużo, o tej porze nie dzwoni tak dużo osób, więc spoko. Jak o tej porze, 10, po 10 to już... Nie, to przecież wszyscy śpią normalnie, nie, o tej porze, nie? Nie, żartuję, bo zaraz będzie dramat, że ja się nabijam z ludzi, którzy nie śpią o tej porze. No dobra, ale słucham. No słuchaj, ja mam dwa pytania konkretnie. Dobra. Pierwsze. Jaką byś dał radę tak początkującym youtuberom, tak, ale chodzi o to, żeby się przełamać w kwestii stresu. Dobra, to jest... Dobra, to odpowiem na to pierwsze i potem zajmiemy się drugim. No to drugie tam. Dobra, więc sprawa jest prosta. Znaczy, trzeba to robić... To jest tak, ja gdzieś tam dawno temu opowiadałem o tym, że trzeba nagrywać... zależy co chcesz robić, ale trzeba nagrywać tak długo, aż w końcu ci się to znudzi na tyle, że w ogóle nie będziesz zestresowany. To jest tak, że ktoś potrzebuje 3-4 razy mieć kontakt z kamerą i potem się czuje swobodnie, ktoś potrzebuje 15-20 i to jest też normalne. Więc po prostu stajesz przed kamerą, mówisz to, co masz do powiedzenia, jeżeli czujesz się zestresowany, to powtarzasz, aż do skutku. Ja miałem takie, moje pierwsze nagranie, to był film, który robiłem dla znajomych gdzieś po wakacjach. No dawno temu, ja miałem wtedy pewnie niecałe 20 lat. I na końcu takiego filmu, który żeśmy robili razem, którego nikomu nie można pokazać zresztą, bo jest to film, chciałbym go mieć w sumie, bo tam, ale są tam niecenzuralne zupełnie rzeczy, więc na końcu tego filmu postanowiłem nagrać pozdrowienia takie, gdzieś to razem skleić i to były takie pozdrowienia w stylu pozdrawiam tego, tamtą i stresowałem się strasznie i musiałem to nagrywać z 18 razy. A wiedziałem, że to są moi znajomi, ale jakby, czyli ludzie, którzy nie będą jakoś mnie surowo oceniać. Ale jak kilkanaście razy to nagrałem, to potem już na końcu zupełnie nie stanowiło to dla mnie problemu i powiedziałem to bez żadnych obaw i bez żadnych stresów. Więc to jest najlepsza rada, trzeba próbować po prostu. Czyli... Nie, jakby nawiązując do czatu, przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo. Nie, to nie było porno, proszę państwa, w żadnym razie. No były rzeczy niecenzuralne, ponieważ prywatne i też w sumie nieważne. Dobra, jedź z drugim pytaniem. No a słuchaj, właśnie tak o 12 idę na plażę, bo jako jestem młodszym ratownikiem i chciałem się zapytać, czy lubisz pływać albo czy chociaż potrafisz pływać? Kurczę, no co do mnie, ludzie, co tancerze do mnie dzwonią, młody ratownik, no to ty masz chłopie powodzenie na plaży pewnie. No dobra, no 12 na plaży, no to życzę ci powodzenia, ja umiem pływać.
Oczywiście, że umiem pływać i lubię pływać, bardzo lubię pływać, zwłaszcza jak przybrałem na wadze, to woda jest dla mnie bardzo przyjemnym miejscem, ponieważ siłą bezwładności i wyporu pływam dosyć dobrze. Wystarczy, że nabiorę powietrza w płuca i się unoszę swobodnie na powierzchni wody, jestem wtedy taki lekki i ogólnie jest bardzo fajnie, także tak, lubię. No ja też uwielbiam wodę, szczególnie, że jestem w szkole sportowej, przynajmniej teraz są wakacje, no, sportowcy, Kleszowicze, no to ładnie, ładnie. W jakiej szkole sportowej? Znaczy, masz jakiś profil konkretny? Tak, pływanie. I teraz jak idę do gimnazjum, to też zostaję na pływaniu, tylko że teraz już na wyższym poziomie. Aha, i to też jest, gimnazjum rozumiem, też jest szkołą sportową tak, w swój sposób? Tak, to jest podstawówka, gimnazjum, liceum, ale do liceum raczej już nie zostaję. Aha, a to znaczy co, w sensie takim, że myślisz o pływaniu profesjonalnie, czy po prostu to jest taki etap tylko? Nie, bo w ogóle do czwartej klasy, od czwartej klasy do tej szkoły i to było bardziej pod takim względem, żeby się nauczyć tych wszystkich sportów i żeby nie być po prostu taki, żeby miał co robić po tym, jak dorosnę. A tak stwierdziłem teraz, że zostanę w gimnazjum, bo nawet dobrze mi to idzie. Ale jakoś nie planuję, żeby na dłużej, żeby profesjonalnie się z tym liczyć. Dobra, spoko. Okej, dobra, dziękuję ci bardzo. Cześć. Trzymaj się, pozdrawiam. No, cześć. Czołem. Co jesteście okropni, naprawdę. Młody człowiek, a jest już ratownikiem, okej? Okay? Cłoniaki, po drugie potrafi się bardzo dobrze wypowiedzieć. Więc ja jestem ciekawy licealistów tutaj, czy się wypowiadają tak dobrze. Każdy odważny, dzielny na czacie, nie? A potem jak przyjdzie pogadać, to ani be, ani me. Dobra, jedziemy dalej. Nie denerwujcie mnie. Zachowujcie się po ludzku. No dobra, słuchajcie, ja będę kończył to na dzisiaj, ale mam nadzieję, że w ten sposób sobie pogadamy jeszcze nie raz. Myślę, że właściwie od początku planowałem to lato z rokiem takie w formie rozmów z wami. Zatem do usłyszenia lada moment. A zaraz sobie w coś pogramy, więc spoko, nie płaczcie mi tu na czacie. A wszystkich na YouTubach bardzo serdecznie pozdrawiam i do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, 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 hej.